Dobra, może jakieś trudne? No nie! Cześć, witajcie, witam was w kolejnym wywiadzie z Luciem. Siema, ryby. No to nie przedłużając, możemy już zacząć. Jestem zmęczony, jak widzę tą listę. Nie jest wcale taka długa. Dobra, pytanie pierwsze. Ile członków ma koło Łowca? No, zamknęliśmy ten rok około 150, żeby nie skłamać. Okej. Okay. Na chwilę obecną. Pierwszy rok działalności, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Pytanie drugie. Co byś zmienił w PZW? To, co się chyba stało, żeby nie było związane ze sportem, bo uważam, że wędkarstwo to nie jest sport, tylko promuje bardziej taki czas spędzania z rodziną, ze znajomymi na łonie natury. Finansowanie skierowane na dbanie o wody, o to, co się dzieje dookoła. Brakuje mi bardzo tego. Jasne wydatki. Wprowadziłbym płatne stanowiska, czyli każde łowisko powinno mieć opiekuna, osobę, która dba o porządek i egzekwuje, czyli sprawdza karty. I chciałbym, żeby to były płatne stanowiska, żeby na to szły pieniądze. Każde koło, żeby było odpowiedzialne za takie łowisko. I wydaje mi się, że jest niepotrzebny centralizacja, czyli zarząd ten główny, bo i tak każdy okręg to jest osobna komórka. Nie będę zanudzał tutaj, bo bardzo dużo bym zmienił, także nie chcę ci materiału tutaj. Ale nie, no nie ma sprawy. No dużo bym zmienił. Dobra, w sumie to były bardzo dobre kroki w kierunku PZW. Dobra, pytanie trzecie, tak. Jakie nowości planujesz w sklepie? W sklepie dużo nowości planuję, tylko mam taką zasadę, że robię, a nie mówię, co będzie. Aha! Już ci to chyba kiedyś mówiłem, nie? No nie pamiętam ciebie, niestety. Ale na którymś filmie to mówiłem, także jak po prostu wprowadzę, to ludzie zobaczą, ty też zobaczysz i nie będę mówił na to. Dobra, pytanie czwarte. Czy ciężko nagrywa się podczas holowania ryby? Ciężko, bo jest ciężko kadr złapać. Jak kiedyś próbowałeś, to wiesz, że jak nagrywasz twarz na przykład, to nie widać wędki. Ja staram się kamerę jakoś tak przesuwać, żeby było widać i tą osobę, która łowi wodę i wędkę i trochę horyzontu, żeby było to słychać, więc nie jest to łatwe, nie jest to takie wdzięczne jak ze studia, ale no dość trudno. No a nie da się jakoś kamery do wędki przyczepić, coś takiego? Ale to tylko do przebitek, ja bym czegoś takiego mógł użyć, bo nie wyobrażam sobie 3 minut, żeby ktoś oglądał film z kamery przyczepionej do wędki. Mnie to nudzi, nie? Raczej. No. Dobra, 5. Czy zawsze wypuszczasz ryby na wolność? 99%. Nie dlatego, że jestem jakiś ortodoksyjnie, stosuję tą zasadę złów i wypuść, tylko po prostu nikt u mnie w domu ich nie lubi jeść, mi się nie chce ich obrabiać. Natomiast nie mam absolutnie nic przeciwko temu, jak ludzie zabierają ryby, zgodnie oczywiście z jakimiś ustalonymi przepisami, żebyśmy byli fair wobec siebie. Tak jak mówię, tylko z lenistwa ich nie zabieram, nie? Czym nagrywasz filmy? Przeważnie większość kamerą, taką steadicamem, tak jak tutaj widzisz. Firmy nie będę reklamował, bo to nic specjalnego. I przebitki tam czasem z takich mniejszych kamer robię albo z drona, nie? No to tylko takie dosłownie urywki jakieś. Tak, to jest pytanie 7, jest teraz do innego wywiadu z zeszłego roku albo z 2 lat wcześniej. Czy masz już akwarium z pielęgniczkami? Mam akwarium, mam z pielęgnicami, tylko z zebrami, ale ja mówiłem, że chcę mieć te pawiołki, nie? I nie udało mi się w całej Polsce kupić. Jak ktoś to ogląda, ma hodowlę pawiołków, jest mi w stanie dostarczyć małe pawiołki, to super. Dobra, kiedy złowisz jesiotnę? Pytanie 8. Co chwilę dostaję to pytanie, już wkracza na listę tych, które nienawidzę. Nie nastawiałem się w tym roku ani razu na tego jesiotra, więc w tym roku już na pewno nie, może w przyszłym, nie wiem. Prędzej czy później złowię. Pytanie 9. Czy marka sprzętu ma dla ciebie znaczenie? Ideologiczne, w sensie, że niektóre filmy lubię, niektórych nie lubię ze względu na ludzi, nie? Że niektórych ludzi nie lubię, jak oni markują daną markę, to z niej nie korzystam. Natomiast sam sprzęt, biorąc do ręki, oceniając, nie ma dla mnie znaczenia, bo 90% sprzętu na polskim rynku pochodzi z tych samych źródeł. Różni się to właśnie tylko naklejkami i nie, no po prostu łowię to co... Nie przywiązuję w ogóle wagi, tak szczerze. Dobra, i pytanie 10, moje ulubione. Czy masz jakiś amulet szczęścia, który zawsze bierzesz na ryby? Nie mam amuletu, nie wierzę w ogóle w takie rzeczy, także nie mam czegoś takiego. Zawsze biorę haczyk, ale to nie jest amulet, nie? Nie wiem. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki. Ryby.